Dobra lampka nocna to jest podstawa. A jak jeszcze ma HomeKit i aplikację i w ogóle jest smart, to w ogóle już jest fajnie. A jeżeli jeszcze ma dużo różnych opcji zmiany kolorów, to w ogóle już jest super. Więc ta lampka jest super i fajna. A ja Wam dzisiaj pokażę dlaczego, bo zrobię jej recenzję. Zapraszam. Ta lampka nocna od firmy Meros, którą dostaliśmy ze sklepu smartbest.pl, kojarzy mi się z lampką Mi Band Sidelamp 2. Zresztą jak widzicie, no, kształt jest podobny. Nie wiem, kto tam się kim sugerował, ale faktycznie jest podobny. Aczkolwiek Meros wydaje mi się, że zrobił to trochę fajniej. Zacznijmy od tego, jeżeli chodzi o budowę, że przycisk jest w tym miejscu. Czyli macie go na górze, dzięki czemu obszar świetlny, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale w każdym razie lampka świeci 360 stopni, idealnie dookoła, a nie mamy przycisku z boku, który to zabiera. Tak jak widzicie, to jest przycisk dotykowy, dzięki którym możemy włączyć, wyłączyć lampkę, rozjaśnić albo zmienić kolor, ale to już Wam pokażę, gdy podłączę ją do prądu i zacznę się nią trochę bawić. W tym miejscu znajdziemy kod HomeKit, bo Meros lubi HomeKit i wszystkie sprzęty, które dostaliśmy od Merosa na testy, mają wsparcie natywne dla tego ekosystemu, więc jak dla mnie zawsze to jest plus. A na dole mamy wszelkie informacje stricte techniczne, czyli model konkretny, no i jakie tu jest zasilanie, ale to jakoś wybitnie nie jest pewnie interesujące. Po prostu podpinacie ją do gniazdka i działa. Więc ja ją teraz podepnę i pokażę Wam, ile tych różnych kolorów jest i jak można nią kierować. Lampka już jest podłączona do prądu, więc widzicie kolor. W tym momencie mam ją z kolorem niebieskim. Tych kolorów jest naprawdę dużo. Ja sobie klikam tym przyciskiem u góry i sobie zmieniam poszczególne kolory tak, jak mi się to żywnie podoba. Poza tym ten główny przycisk ma różnego rodzaju gesty. Trochę mi się kojarzy to z touchpadem w MacBookach, no ale dzięki gestom możemy zmieniać kolory. Możemy sobie na przykład rozjaśnić daną lampkę za pomocą takiego kręcenia, bo czucie jak DJ, albo posłuchać sobie piosenki, kręć to ręką, bo możemy sobie ją przytrzymać i w tym momencie ona również będzie się rozjaśniać. Gdy ją dwa razy uderzę od góry, to się wyłączy. Gdy ją raz uderzę od góry, to się z powrotem włączy, więc widzicie, że to jest naturalne. To jest naturalne i bardzo łatwo się można do tego przyzwyczaić. Zresztą jak wstajemy rano i na przykład chcemy sobie zapalić lampkę, to mogę powiedzieć, że jest to dosyć właśnie takie życiowe, bo raczej nie będziemy tutaj szukać aplikacją, jak lampkę na przykład wyłączyć, tylko będziemy na przykład robić... O, udało się. Czyli jest to przemyślane pod kątem tego, gdzie ta lampka powinna stać, czyli na szafce nocnej. Teraz przejdziemy do aplikacji i pokażę Wam, jak lampka Meros pokazuje się w HomeKit i w aplikacji Meros. To, co widzicie na początek, no to wejdziemy sobie w tą aplikację. Możemy sobie tutaj zdalnie zmienić kolory na ileś tam takich, które nam HomeKit wybrał. Nigdy do końca nie wiem, skąd on bierze te kolory i co go tak akurat do tych, co mu to sugeruje. No ale dobra, nie będzie na przykład fioletowy. Później mamy tak, możemy ją przystosować do konkretnego miejsca, czyli możemy go na przykład dać do sypialni, możemy jej zmienić ikonkę, no ale to są takie rzeczy mało interesujące. Ciekawsze już są automatyzacje. Automatyzacje związane z moim zdaniem pójściem spać. Czyli najlepiej jest tak, żeby na przykład włączyć ją o konkretnej godzinie i żeby ona gasła powoli, na przykład przez kolejne 20 minut. Tutaj bardzo dużo osób ma właśnie takie automatyzacje, moich znajomych, u dzieci. Czyli mamy, że nie wiem, godzina 9, dziecko powinno iść spać i lampka powoli zaczyna gasnąć. Widzieliście, że ma te opcje. No i dziecko zasypia trochę razem z nią. I moim zdaniem to jest największa wartość z tego. Możemy też użyć tej lampki, na przykład jako takiej lampki nocnej powiązanej z czujnikiem ruchu. Czyli gdy sobie dacie jakiś czujnik ruchu i staniecie wieczorem czy tam w nocy na przykład do toalety, no to lampka się delikatnie rozświetli, żeby poprowadzić Was do łóżka na przykład z powrotem i zgaśnie automatycznie, jeżeli nie wykryje danego ruchu. I moim zdaniem to są najfajniejsze automatyzacje związane z taką lampką. A jeżeli mówimy o aplikacji Meros, to ja sobie tutaj przejdę, pokażę Wam, mogę oczywiście zdalnie włączyć, wyłączyć, a jak wejdę w ustawienia, to mam pełne spektrum kolorów,
żeby sobie pozmieniać kolorystykę oraz barwę. I co mi się bardzo podoba tutaj, mam pokazaną konkretną liczbę kelwinów, czyli wiem jaka dokładnie jest to barwa. I to też jest moim zdaniem taki fajny feature, bo zawsze sobie kręcimy, ale nie wiemy, że to jest na przykład, nie wiem, tam 5110. Wyskoczyło mi, że mam czytać książkę, no wszyscy mamy jakieś automatyzacje czy przypomnienia. Ja akurat powinienem siąść i na przykład przy tej lampce sobie przeczytać tą książkę, co mi podpowiedział iOS. Dobra, idziemy dalej. Mogę sobie zmienić oczywiście ikonę, albo wrzucić tam jakieś jej zdjęcie, zmienić nazwę. Mogę dać, żeby się LED świecił, ale ten LED to jest naprawdę tutaj mini LED, który bardziej informuje nas o tym, że na przykład uruchomiło się parowanie, więc ja go tutaj wyłączam. Mówi nam znać, jaka jest siła sygnału Wi-Fi. Jesteśmy przy routerze, jest 73%, co jest kolejnym sygnałem do tego, żebym powiedział do widzenia Orange. Witaj ktokolwiek, kto podoła dużej ilości smart sprzętów w moim mieszkaniu. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o samą aplikację. I czas na specyfikację techniczną, więc lecimy, żeby Wam opowiedzieć trochę o tej lampce. Wymiary 10 cm na 10 cm na 19 cm, czyli jest, no tak, nie wiem, no normalnych wymiarów, ani za duża, ani za mała, taka w sam raz bym powiedział, jak na lampkę nocną. Temperatura to jest od 0 do 40 stopni Celsjusza, czyli nawet jeżeli macie bardzo ciepło w mieszkaniu, to ona będzie działać, a jeżeli macie bardzo zimno, czy tam na minusowych temperaturach, to pewnie macie większe problemy niż to, że lampka nie działa, więc temperatura jest jak najbardziej ok. Zasilanie, no to wcześniej wspominałem. Kolorem to jest RGB z możliwością rozjaśniania, przyciemniania, zmiany tych kolorów, to jest naprawdę fajne, naprawdę fajnie działa i mi się podoba. Po prostu. Aplikacje, no to mamy Apple Dom albo Meros, tą aplikację producenta, i tutaj Merosa mamy zarówno na Apple, jak na Androidzie, więc to nie jest tak, że to jest lampka wyłącznie dla miłośników nadgryzionego jabłka. Jeżeli lubicie zielone robociki, to też będziecie mogli mieć tą lampkę nocną u siebie. Huba żadnego nie potrzebujemy, bo wystarczy, że podłączymy ją do Wi-Fi. No i ten panel dotykowy w górnej części urządzenia jest naprawdę fajny. To czas powiedzieć, jak ta lampka działa na co dzień, a może nawet nie na co dzień, co noc. To jest bardziej lampka nocna. Działa dobrze. Jeżeli szukacie fajnej lampki, którą będziecie mogli właśnie zmieniać kolory, która będzie mogła się rozjaśniać, przyciemniać, wrzucić ją do automatyzacji, to Meros ma naprawdę fajną propozycję. Moim zdaniem pod tym względem lepszą niż Xiaomi Mi Band Side Lamp, który jest zdecydowanie bardziej popularny. No jeżeli zastanawiacie się, czy jest sens posiadać taką lampkę nocną, to jak to wygląda, czy tam smart lampkę nocną, to wygląda tak samo jak z wszystkimi smart sprzętami, czyli zaczniecie od czujnika, a nigdy nie wiecie, na czym skończycie, na przykład może na smart gniazdku zewnętrznym, które też recenzowaliśmy. No a tak na serio, to te sprzęty naprawdę się przydają. Pomagają zasnąć często, pomagają się obudzić, bo nie ma po prostu takiego strzała światła, tylko ona jest w stanie się też rozjaśniać rano i budzić Was delikatnie. To jest o wiele przyjemniejsze niż taki twardy budzik, który nam rozgłośni się w całym pomieszczeniu. Dlatego polecam Wam tą lampkę. Nie miałem z nią żadnych problemów. Soshi też, która robiła jej recenzję pisemną, więc też Was oczywiście odsyłam do tamtej recenzji. Na pewno też znajdziecie coś, o czym nie opowiedziałem. No i jeżeli chodzi o to, gdzie ją kupić, to możecie ją kupić w sklepie smartbest.pl. Tam z tamtego sklepu właśnie dostaliśmy wszystkie sprzęty Meros i w sumie dzięki smartbest.pl poznaliśmy tą markę. Za co wielkie dzięki, bo coraz więcej fajnych sprzętów wypuszczają, a my możemy je testować. No i oczywiście Wy możecie skoczyć do naszych kolejnych filmów. Już za sekundę 4 filmy się tutaj pojawią. Klikajcie w którykolwiek. Wszystkie są super.